Musimy szanować, co mamy, bo nie mamy wojny, możemy chodzić do szkoły, mówi 9-latka, inicjatorka konferencji Childrenism Global Conference oraz Maybe We Well and Happy May We Grow. To wydarzenie muzyczno-kulturalno-edukacyjne, które odbędzie się w najbliższą sobotę w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Konferencja, pokazy filmów czy koncerty o wymiarze międzynarodowym z gośćmi zaproszonymi z Rosji, Wielkiej Brytanii, Belgii i Polski. Inicjatorami imprezy jest 9-letnia Dalia Makoterba oraz jej ojciec Maciej Koterba. Chcą zwrócić uwagę na stan obecnego świata, co w życiu człowieka jest najważniejsze i w jakich kierunkach my osobiście chcemy się rozwijać, by wraz z nami rozwijał się świat. Organizatorzy dają przykład innym, wychodząc z różnymi inicjatywami. My spotkaliśmy ich z kamerą podczas sprzątania Mysłowickiego Lasu. Może i wy ich spotkacie, dołączając do słusznej sprawy. Możecie też wesprzeć ich, odwiedzając imprezę i dorzucając się do przysłowiowej puchy. Trzeba się zastanowić nad tym, co ma być, a nie nad tym, co jest złego, bo to wszyscy wiemy. To wszyscy wiemy, tylko czasami nie chcemy o tym myśleć, bo jesteśmy zajęci, nie mamy ochoty, bo po prostu nie lubimy rozmawiać o trudnych rzeczach. Więc o to chodzi. Skupmy się na planie, jak ma być dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Od dzieci żyjących w biedzie dzieli tylko przypadek. To, w jakim miejscu i w jakich warunkach się rodzimy. I na to chce zwrócić uwagę Dalia Makoterba, organizując konferencję Childrenism. My naprawdę już jesteśmy bardzo bogaci. I musimy szanować, co mamy, bo nie mamy wojny, jeszcze możemy chodzić do szkoły, mamy chyba dużo, co chcemy, a inni ludzie nie mają. Zapowiadane wydarzenie jest dwudniowe. W piątek 11 października w katowickim klubie Królestwo zagrają Heliolux z gośćmi, Iowa Super Soccer, Puma Joe i inni. Cykl koncertowy zostanie powtórzony następnego dnia w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Dodatkowo wystąpią Jacek Kuderski z Tamarą i Mateuszem Parzymięso, Apteka, Petr i Karuszka. Sety DJ-skie zagrają DJ Zypes i John Wills. Oprócz sporej dawki muzycznej nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Od samego rana będą emitowane dwie części Akademii Pana Kleksa, ale to nie wszystko. Pomiędzy będzie przerwa na koncert, gdzie zapraszamy wszystkie dzieci do tego, żeby właśnie wyły, ryczały, śpiewały, recytowały teksty z Akademii Pana Kleksa do muzyki improwizowanej. Potem zapraszamy wszystkie dzieci, żeby przebrały się za postacie z Akademii. Dodatkowo imprezie będą towarzyszyły projekcja filmu Kafarnaum, czytanie książki Wróg, warsztaty, jarmark rękodzieła, wegetariańskie pyszności oraz promocja projektów organizacji pozarządowych wraz ze zbiórką na ich cele statutowe. Sam tytuł May We Be Well and Happy, May We Grow nawiązuje do hinduskiej mantry. Skąd takie połączenie? Bo wydaje mi się, że właśnie trzeba wprowadzić wreszcie dobry klimat. Jestem osobą wierzącą i wierzę w to, że tak jak jest w Biblii napisane, myślą, mową i uczynkiem i zaniedbaniem. I w tym momencie jest ta myśl, która spowodowała pomysł tej imprezy, jest ta rozmowa, i jest wreszcie działanie. No nie? I wydaje mi się, że jeżeli bym nie podążył za tą myślą i za tą pewnością siebie, to by nastąpiło zaniedbanie.